Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek, trochę mnie nie było, a dzisiejszy odcinek chciałabym poświęcić zbliżającej jesieni i to zapachach, które ja Wam polecam, które uważam, że są niezawodne właśnie na taką fajną jesień. U nas niekoniecznie ona jest fajna, bo jest bardzo taka wieczna i zbliżają się deszcze, a miało być właśnie upały, ale to nic. Ale właśnie ja czuję wyraźnie w powietrzu już, słuchajcie, tą nadchodzącą jesień, taki specyficzny klimat, dlatego chciałabym Was zaprosić właśnie na taki odcinek, także koniecznie zostańcie ze mną. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony zbliżającej się jesieni i zapachom, zapachom na wczesną właśnie tutaj jesień. Ta jesień jest już tu, słuchajcie, w powietrzu i jak najbardziej ja czuję, no być może wróci takie babie lato, które ja najbardziej lubię, ale ta wyraźnie ten klimat takiej chłodnej aury, trochę ciepełka, trochę właśnie takiej chłodnej aury już gdzieś się to przebija. Słuchajcie, w związku z tym postanowiłam zrobić taki odcinek. Słuchajcie, ja nie wiem, jak która Wasza pora roku jest najlepsza. Ja oczywiście przepadam za tym okresem tutaj takim czerwca, lipca. Nie za bardzo może późnego tutaj sierpnia czy września, ale zmieniają mi się preferencje i powiem Wam teraz, tak jakby z utęsknieniem też czekam na tą właśnie zbliżającą się jesień, to babie lato, to te jeszcze przesmyki słońca, a trochę taką otulającą aurę. I dlatego postanowiłam zrobić taki odcinek, bo takie perfumy są nam potrzebne, jakby podnoszą nas na duchu, jakby przeskakujemy przez te kolejne, słuchajcie, dni łatwiej, bo wiadomo, czasem budzi mi się słońce, tak jak tu w Londynie, a wieczorem jest na przykład czysto i nieprzyjemnie. Także potrzebujemy taki otulający, perfumeryjny płaszcz i właśnie taki odcinek będzie dziś. Pierwszym takim zapachem, którym chciałabym Was sprawić i wprowadzić właśnie w taki klimat tutaj zbliżającej się wczesnej jesieni, to jest, ja tu mam świeżą buteleczkę La Vie Est Belle Éclat. Tym razem przychodzę właśnie z tą wersją, ciepłą wersją Lancôme, stworzoną w 2000, słuchajcie, 17. Były to perfumy, które są stworzone przez Anne Filippo and Dominika Ropion i głównymi notami, słuchajcie, jest tu bergamotka, mandarynka, jest też piękna frezja i słuchajcie, takie nuty właśnie kwiatu pomarańczy. To są białe kwiaty, ja ich nie wyraźnie, powiem Wam, że nie są one dla mnie wyraźne, więc się cieszę, bo ja nie przypadam za takimi typowymi białymi kwiatami. Jest też irys, słuchajcie, jaśmin, sambak, wanilia i drzewo tutaj sandałowe. Ja nie patrzyłam sobie, jakie te perfumy mają review, ale słuchajcie, ja Wam sobie tu psiknę. Ja je wąchałam oczywiście wcześniej i tak mnie naszło, że właśnie one są takie upajające, jednocześnie jakby zatrzymują nas w tej aurze jeszcze gdzieś tam lata, ale generalnie te takie akordy jaśminu, sambak, takie pudrowo-drzewne nuty z tym irysem gdzieś nam nas kierują właśnie na nowy sezon. Nowy sezon właśnie tutaj, kiedy potrzebujemy tego takiego płaszczu, takiego woalu gdzieś, który nas otuli i doda nam takiej pewności siebie, a jednocześnie, słuchajcie, wprowadzi w taki super nastrój. A one są bardzo kobiece, słuchajcie, bardziej pudrowe. Ja gdzieś wyraźnie wyczuwam, słuchajcie, te kwiaty pomarańczy, tutaj te pomarańczowe nuty, one są właśnie lekko cytrusowe, ale wykończone właśnie taką pudrowością i te perfumy bardzo mi się, słuchajcie, kojarzą z taką elegancką jesienią, jak widzicie. Ja pamiętam, jak próbowałam La Vie Est Belle w tej pierwszej odsłonie, ona jest bardziej cukierkowa, ta jest bardziej stonowana, dlatego przyniosłam ją tutaj, żeby Wam pokazać na
taką moją propozycję właśnie na ten okres nadchodzącej jesieni perfumami, następnym takim zapachem, ja o którym ja Wam nigdy nie opowiadałam. Ja nie widziałam tu na YouTubie żadnej takiej odsłony, słuchajcie, ale przymierzałam się do tego, żeby właśnie porozmawiać o tych perfumach. To jest Ormond Jane, jak dobrze czytam, Ambre Royale, woda perfumowana. Słuchajcie, kim jest Ormond Jane i co to jest za marka? Ja Wam tutaj posiłkując się, słuchajcie, pewnymi wygooglowanymi tutaj wiadomościami, już mówię, jest to marka londyńska, utworzona tu w Londynie. Bardzo niszowe perfumy, one są dostępne tylko w takich bardziej, ja bym powiedziała, selected stores, czyli właśnie tylko w takich departamentach, gdzie są te perfumy niszowe, takie bardziej wyszukane. Została stworzona ta marka przez Lindę Pilkington w 2000 roku, więc nie tak dawno. Słuchajcie, zaczęło się od takich perfumowanych tutaj świec, później zaczęto też tworzyć produkty do ciała, tutaj takie kąpielowe rzeczy, no i w końcu stworzono właśnie tutaj serię perfum. Słuchajcie, to jest marka nowa, tak jak powiedziałam, ale ja Wam przyniosłam tutaj właśnie, to jest w zasadzie niepełne perfumy, ale ja tu w magicznym rogu Wam pokażę, jak wygląda właśnie ta buteleczka, bo jest przepiękna i taka bardzo królewska. Słuchajcie, to te perfumy, właściwie ten zapach, który Wam przyniosłam, Ambre Royale, najbardziej mnie urzekł. On się najbardziej chyba podoba, jest bardzo taki, słuchajcie, wykwintny. Ja bym powiedziała, nie jest odpowiedni Coco Mademoiselle, ale kojarzy mi się ze względu na klasyczność tego zapachu, na piękność i na tą bursztynowość. Już Wam mówię, co jest w nutach głównych. Ja tutaj, jak sobie otworzę, to właśnie tak wyglądają, słuchajcie, perfumy, ale jak powiedziałam, że Wam wstawię tutaj w tym magicznym roku, to nuty główne to są takie zielone, właśnie pomarańcza Absolu, jest też bergamotka, jest jaśmin, jest tu osmantus, bardzo lubię, jak dodaję, bo dodaję takiej super wykwintności i wyszukanych takich nut. Jest tu olejek różany, słuchajcie, jest oczywiście bursztyn i olejek orchideowy. Jest, słuchajcie, bubtonka, patchouli i piszmo oczywiście i drzewo cydrowe. Tak wyglądają te nuty. Słuchajcie, ja sobie tu już przyknęłam wcześniej. Tak jak mówię, są to nuty bardzo, bym powiedziała, klasyczne, bardzo ciepłe. Ten bubtonka i oczywiście ten jaśmin dodaje takiej wyszukanej nuty, ale takiej ciepłej właśnie, wprawiającej nas, taki królewski, bardzo wykwintny nastrój, ale jednocześnie są to świetne perfumy klasyczne do pracy, czy koniecznie niekoniecznie nawet może do pracy, choć do pracy chętnie bym je nosiła, powiem szczerze, na taki właśnie jesienny tutaj otulający okres, taki otulający płaszcz, który właśnie doda nam wigoru i tej energii, żeby ten krótszy już dzień jakby przejść. I słuchajcie, jeszcze pokrótce sobie tak szukam, co o nich mówią. Są to właśnie specjalne molekuły tutaj bursztynowe i taka piękna synergia właśnie takich, tak jak powiedziałam, wysoce zbalansowanych, ale wyszukanych perfum. Kto ma kogoś właśnie w Londynie, czy jest w Londynie, czy właśnie tu w Anglii, to serdecznie Was zapraszam do zapoznania się perfumami tej marki. Ja mam chyba jeszcze dwie próbki. Jeżeli chcecie, to ja Wam w takim specjalnym, niszowym odcinku je przedstawię, ale gorąco Wam polecam Ambre Royale, bo są to nietypowy zapach. Tak jak mówi, jeżeli ktoś lubi Coco Mademoiselle, ale chce iść w tak niszowe, może jakby tutaj niszową półkę, to serdecznie Was zapraszam do zapoznania się z tym zapachem, bo on ma coś w sobie takiego niesamowitego, że naprawdę będzie takim zbieraczem komplementów też, ale będzie takim zapachem
trochę innym, no i nie, na pewno nie dozinkowym. Także zapraszam Was gorąco do zapoznania. Powinno zabraknąć też mojej ulubionej wersji tutaj Bulgarii Omnia Coral w przepięknych tych dwóch takich obrączkach tutaj pięknie złączonych. Zapach z, słuchajcie, już szukam, z 2003 roku. Miała być to taka właśnie piramida egzotycznego połączenia takich owocowych nut i właśnie świetnie to wyszło, ale on jest bardziej, przepraszam, on jest z 2012, natomiast oryginalna wersja Bulgarii była w 2003 roku. Za tymi perfumami, słuchajcie, stoi oczywiście Alberto Morillas i tutaj te koralowe nuty, te biżuteryjne takie nuty z kwiatem hibiskusa tutaj przepięknie harmonizują. W środku są tu też, słuchajcie, jest tu nuta pomegranate, jest oczywiście, tak jak wspomniałam, hibiskus i specjalne takie jagody. To był taki pierwszy zapach właśnie Bulgarii, kiedy były połączone, słuchajcie, te nuty takie włączone i zsynchronizowane, te nuty właśnie owocowe, ale on jest niesamowicie, powiem Wam, taki, bym powiedziała, trochę cytrusowo-owocowy, ale dla mnie ten wydźwięk, ja sobie tu znajdę jeszcze miejsce, wydźwięk później po tych właśnie takich cytrusowo-jagodowych nutach, to definitywnie jest pudrowość, ale on jest bardzo rześkim zapachem, bym powiedziała, bardzo takim wyszukanym też, nietuzinkowym, jeżeli ktoś lubi właśnie pudrowość, ale taką połączoną z takimi nutami bardzo rześkimi też, a niełatwo jest właśnie tą pudrowość z tym rzeźkością jakby połączyć. Dla mnie tak, znając perfumy, które ja używam, to jest to przepiękna odsłona, właśnie taka nietypowa, trochę łącząca takie właśnie walory tutaj odchodzącego lata, ale jednocześnie gdzieś tutaj ta pudrowość, to piękne połączenie tego hibiskusa też daje takie walory właśnie ożywcze, ale jednocześnie bym powiedziała takie troszkę wyrafinowane i wyszukane, dlatego on się pięknie sprawdzi właśnie na takie babie lato albo właśnie na taką wczesną jesień i myślę, że to jest taki zapach, który warto mieć w swojej kolekcji. Czujecie się bardzo kobieco, bardzo bym powiedziała tak wyszukanie, a jednocześnie gdzieś przybrzmiewają takie cytrusowe, energetyczne noty. Także serdecznie Was zapraszam. Kto z Was pewnie ma tą wersję? Ja w ogóle mam taki sentyment do wszystkich tych Omni Bulgarii i ametyst, i tam kilka innych się jeszcze pojawiło. Kiedyś miałam ametyst, ale już dawno, dawno go zużyłam. Chętnie bym go chyba nabyła do tej kolekcji tych pięknych buteleczek, a poza tym pamiętam, że ten zapach bardzo mi się podoba. Nie zabraknie mojego przepięknego zapachu Oscara de la Renta, słuchajcie, Bella Rose. Ja kupię tą Bella Blanca jeszcze, bo chcę ją porównać, zrobić taką recenzję. Te perfumy kojarzą mi się trochę z taką kafeterią, teraz sobie pomyślałam, Elan. Ona jest bardzo znana tutaj wśród influencerek i blogerów, wszelkiego rodzaju właśnie takich VIP. Oni chętnie kupują takie tematy właśnie, gdzie kawiarnia jest ozdobiona pięknymi tutaj różanymi takimi motywami, czy nawet niekoniecznie różanymi, ale właśnie kwiatowymi. To mi się kojarzy z taką scenarią. Słuchajcie, przepiękny zapach tutaj, taki piękny portret kwiatowy połączony z różowym pieprzem, z frezją, z różowymi różami właśnie. Wyszło takim maślanym porównanie z jaśminem, z takimi pięknymi pudrowymi nutami. Tutaj wskazują orys. Ja nie wiem, co to jest orys. Ja się kiedyś z tym spotkałam, ale do końca nie wiem, co to jest orys. Ja muszę to sprawdzić, bo tu w kilku już takich nutach i kompozycjach zapachowych to się pojawiło. Słuchajcie, jest oczywiście patchouli i drzewo sandałowe i taka bursztynowa nuta. Jak widzicie, wszystkie perfumy, które przyniosłam, one są jakby odzwierciedleniem takiej pudrowości. Ja myślę, że my szukamy, tak jak widzę,
czego szukają klienci, właśnie takiej pudrowości, żebyśmy miały, tak jak powiedziałam, taki piękny szal wprowadzający nas właśnie na drogę tej jesieni. Oczywiście robi się chłodniej, też potrzebujemy takich mocniejszych zapachów i takim przepięknym, wykwintnym zapachem, mega kobiecym, mega bym powiedziała takim bogatym, bo on sprawia, że czujemy się bardzo bogato i tak luksusowo. Jest taki zapach właśnie Bella Rosa, i dlatego go to przyniosłam. On niezmiennie jest w moich rankingach. Ja chętnie właśnie teraz zmienię Chanel La Vif na ten przepiękny Oscara de la Renta Bella Rose. Bardzo chętnie bym chciała usłyszeć, jakie Wasze ulubione zapachy wprowadzają Was właśnie w taki klimat, a tutaj wczesnej jesieni, albo kojarzą Wam się z jesienią, albo są takimi top 3, top 4, tak jak ja dzisiaj Wam przyniosłam, perfumami właśnie na jesień. Chętnie czytam Wasze komentarze, bo niektórych perfumów nie mam, oczywiście nie mam takiej bogatej kolekcji jeszcze, ale kiedyś przymierzam się, że może Wam pokażę to, co mam w moim składziku. Słuchajcie, na dzisiaj by było to wszystko. Dziękuję serdecznie, że jesteście ze mną w tym filmie, na kanale. Tych jeszcze takich nieśmiałych subskrybentów, znaczy nieśmiałych tutaj oglądaczy, chętnie zaproszę do wciśnięcia subskrypcji, do zostania ze mną na dłużej, do komentowania, oczywiście lajkowania. Słuchajcie, ten YouTube ostatnio szaleje, widzę, że nie poleca niektórych filmów, albo w ogóle nieśmiało się te filmy pokazują, także jeżeli naprawdę lubicie mój kanał, moje gadanie i moje tu propozycje, to koniecznie zostańcie ze mną, wciśnijcie ten magiczny guzik subskrypcji. Na dzisiaj to wszystko i do zobaczenia do następnego odcinka. Pa, pa!